Ruszyła Superliga, a my ruszamy z kolejnym magazynem Kramstart Elbląg. W tym odcinku pokażemy, jak wyglądała inauguracja nowego sezonu w wykonaniu naszych szczypiornistek. Pod bramką sprawdzimy tym razem Magdalenę Szopińską. Powiemy też o tym, co nowego zmajstrowali kibice. Ale najpierw ruszamy nad wodę. To właśnie tu rozpoczęła się nietypowa wyprawa drużyny. Drużyny, która w tym sezonie chce wypłynąć na szerokie wody. Nie tylko na polskim podwórku, ale i na europejskich salonach. Podczas Święta Chleba Kramstart Elbląg oficjalnie zaprezentował się kibicom. One way ticket on a moonlight flight. Morning as I fall asleep tonight. Till we're together, what else can I do? But shut my eyes and hope my dreams come true. I'll be sweet, sweet, sweet dreaming of you. Oh, all night long, our love song plays for hours on and on. Unless it's you I wake to see. Hold up, one way ticket on an all night flight. Morning when I fall asleep tonight. Till we're together, what else can I do? But shut my eyes and hope my dreams come true. I'll be sweet, sweet, sweet dreaming of you. We'll be right back.
Po prawie 4-miesięcznej przerwie w końcu wystartowała Superliga Kobiet. Kramstart Elbląg w pierwszej ligowej kolejce podejmował Piotrkowie, Piotrków Trybunalski. Praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty na boisku rządziły gospodynie. Pięciobramkowa przewaga do przerwy nie zadowalała elbląskich zawodniczek. W drugiej połowie jeszcze bardziej odjechały rywalkom, ostatecznie wygrywając 29 do 20. Sztab szkoleniowy po meczu mógł więc spokojnie odetchnąć z ulgą. No można, bo czekaliśmy na ten pierwszy mecz ligowy dosyć długo, już takie napięcie było wśród dziewczyn, że już chcieliśmy grać, mamy go już za sobą. Udana inauguracja, zagraliśmy tak, jak sobie to wymyśliliśmy i tutaj chwała przed zespołem, że to zrealizował. Drobne korekty prowadziliśmy w obronie po tamtym sezonie, tam żeśmy sporo analizowali. Dziewczyny to ze zrozumieniem przyjęły jakby i to jest najfajniejsze, że ja analizuję, one to potem odbierają i realizują. Na tym polega współpraca i tego się z tego trzeba cieszyć, oby tak dalej. Świetne zawody rozegrały m.in. Magda Balsam i Sołomija Szywerska. Równie dobrze zaprezentowały się też nowe twarze startu. 17-letnia kołowa Aleksandra Stokłosa zagrała, jakby na ligowych parkietach spędziła już przynajmniej dekadę. Przy takiej atmosferze na hali no nie da się grać inaczej, tak? Poniosło mnie to, że tak powiem. No atmosfera jest wspaniała. No kibice naprawdę nieocenieni, więc no poniosło mnie, no i jakoś poszło. Jest młoda zawodniczka, no jest to reprezentantka Polski młodzieżowa. Uważam, że tutaj z Olą Dankowską na kole stworzą fajny duet, który dla dobra startu będzie przez cały sezon grał. Po wakacjach wraca wywiad na luzie, przygotowany przez klub kibica Startu Elbląg. Tym razem na swoją kanapę kibice zaprosili młodą bramkarkę Alicję Klarkowską. To, żeby piłka nie wpadła, to jest zasługa całego zespołu, ale jeśli już ja wybroję tą piłkę, to każdy jakby mi kibicuje i mówią do mnie, że brawo, Ala, to jest takie naprawdę super uczucie. A cały wywiad możecie zobaczyć na oficjalnym kanale telewizji klubowej. W tym sezonie zawodniczki Kramstart Elbląg będą nie tylko walczyć o ligowe punkty czy puchary, ale i o tytuł mistrzyni w projekcie Power Rzut. To kolejna inicjatywa kibiców. Odpowiedź na piłkarskiego tur po kozaka. Pomysł narodził się już pod koniec zeszłego sezonu, kiedy widzieliśmy, że wywiady na razie się pomału kończą i raczej dużo transferów nie będzie, więc siłą rzeczy musieliśmy jakoś zapewnić dalsze jakby nasze działanie, żeby wspierać klub i tą telewizję klubową, którą teraz razem tworzymy i żeby też zachęcić, tak, bo nie tylko w tych konkurencjach wezmą udział dziewczyny, ale również zarząd, cały sztab trenerski, ktoś od nas, jedna, dwie osoby, jeszcze nie wiemy dokładnie, żeby sprawdzić się, tak, i dziewczyny w konkurencjach nie do końca może takich, jak na meczu czy na treningu mają. Nasze dziewczyny już wkręciły się w zabawę i to dosłownie, i uprzedzamy, lekko nie będzie. Mniej lub bardziej sprawnościowe, nie widzą bramki, rzucają z drugiej połowy, kręcą się wokół tej piłki, muszą celować w odpowiednie miejsce w bramce, czy rzucać w ogóle zza boiska do bramki. Także konkurencji jest trochę, szerokie spektrum i staramy się na tak dopasować konkurencję, żeby również dla bramkarek te konkurencje były na tyle proste w pewnym sensie, tak żeby wyrównać szanse. A premierowy odcinek serii Power Rzut będziecie mogli obejrzeć już w przyszłym tygodniu. Ocen swoje umiejętności w skali od 1 do 10. 5. Zawsze trzeba nad sobą pracować. Najlepsza zawodniczka startu? Asia Waga. Dlaczego? Bo zawsze daje nam jakiś pomysł na grę, ciągnie to, układa, jest środkową, mózgiem zespołu, kapitanem. Kto w zespole najczęściej żartuje? Mielcz. Kto jest największą modnisią w zespole? Asia Waga. Która z koleżanek ubiera się najlepiej? Też Asia. I Jawka. Ulubione miejsce w Elblągu? Mój dom. I moje łóżko. A dlaczego? No, tam odpoczywam, spędzam czas z najbliższymi. Najczęściej poruszane tematy w szatni? To, co się działo na treningu, kto co robił, kto co fajnego, nie wiem, zjadł, kto co kupił. Gdzie są jakieś promki? Zespół, przeciwko któremu najbardziej nie lubisz grać? Chyba Zagłębia. Przed meczem starasz się wyciszyć czy podbierz emocje? Wyciszyć. W jaki sposób?
Idę gdzieś sobie sama na spacer, staram się pomyśleć nad przeciwnikiem, nad tym, co ja muszę zrobić. I tak jestem sama z sobą. Stresujesz się przed meczem? Czasami. Kto jest ulubienicą trenera? Kilka takich. To może z przekąsem Mielcza. Najlepszy sposób na wypoczynek po rozegranym spotkaniu? Myślę, że spędzanie czasu w domu z rodziną, z najbliższymi. Jakieś fajne jedzonko. Co robisz po przegranym meczu? Chyba dużo myślę na temat tego, co było złe, co dobre, co trzeba poprawić. Twoje dotychczasowe największe osiągnięcie sportowe? Chyba to, że gram w Ekstraklasie. A marzenie sportowe? Gra z Orzełkiem na piersi. Jak to się stało, że zaczęłaś trenować piłkę ręczną? Dzięki trochę mojej mamie, która była trenerką w szkole, do której chodziłam. Tak naprawdę pokłóciła się ze swoją koleżanką, powiedziała, że, która była trenerką siatkówki, w którą wcześniej grałam. Powiedziała: Magda, nie pójdziesz już na siatkówkę, będziesz grała w piłkę ręczną. Czyli kłótnia cię poprowadziła do piłki ręcznej. Tak. Gdybyś nie grała w piłkę ręczną, to co byś robiła? Siatkówka? Może siatkówka. Aktualnie studiuję na UWF-ie, więc pewnie i tak coś ze sportem. Czyli po zakończeniu kariery co będziesz robić? Myślę, że praca w szkole, praca z dziećmi może, a moim takim marzeniem jest otworzenie klubu, jakiegoś fitness, siłownia, coś w tym stylu. Idol z dzieciństwa? Moja mama. Czego szczepiornistka może się bać? Kontuzji. Która z zawodniczek startu spędza najwięcej czasu przed lustrem i pod prysznicem? Szczerze. Świeża? Opisz siebie w trzech słowach. Systematyczna, punktualna, miła. Za co najbardziej doceniasz kibiców? Za to, że są z nami zawsze, wszędzie i w każdym momencie. Dokończ zdanie: Andrzej Niewrzawa to trener, który zna się na swojej pracy. Dokończ zdanie: mało kto wie, że Madzia potrafi upiec dobrego trzymita. Okej, pokażesz kiedyś? Mogę przyjeść. To trzeba posmakować, a nie zobaczyć. Pamiętacie pod bramką z poprzedniego odcinka z Olą Stokłosą? Idol z dzieciństwa. Ojeju, moim idolem przez całe życie jest moja mama. Więc sportowego raczej nie mam, ale na 100% moja mama. No to mamy dowód, że nasza Kołowa mówiła bardzo, bardzo szczerze.